Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush. Teorie, ósmy odcinek z serii, także zbliżamy się już do pierwszej dyszki odcinków. Na seria powróciła po takiej króciutkiej przerwie, bo ostatnio skupiliśmy się na innych seriach i też o jednej w sumie teorii zapomniałem, bo była ona w jednym komentarzu połączona z teorią, którą już umówiliśmy w szóstym odcinku. I. Po raz kolejny będzie ta teoria dotyczyła Nivusa. W jednym z poprzednich odcinków zastanawialiśmy się, czy Nivus y, to uczeń Weznana, ale obaliliśmy tę teorię, ponieważ Nivus był y, mistrzem Weznana, co zostało potwierdzone nawet. A teraz przejdźmy do kolejnej teorii, którą już przedstawiam, jaki to był komentarz, czego on dotyczył. A był to komentarz tego samego autora, który dał teorię, czy Moloch i Oloch to bracia a kolejna teoria to czy nowy darmowy bohater z Kingdom Rush 1 Ten Shi to nauczyciel Nivusa, który był nauczycielem Weznana no i postaramy się temu przyjrzeć czy ta teoria ma sens czy jest możliwa no tak, Weznan działał już podczas wydarzeń z Kingdom Rush Origins które działy się, które są początkiem wszystkiego co się dzieje w całej serii Kingdom Rush, i tam Nivus e, był jego mistrzem, czyli e, już wtedy musiał być sporo. Znaczy, może nie sporo, ale jednak trochę starszy. E, widzimy, że jest on no, wiekowym czarodziejem. Wzorowany jest prawdopodobnie na takich postaciach jak czarodziej Merlin, czy czarodziej Gandalf z władcy pierścieni. Znaczy, no, czarodziej tak. Gandalf był i starym, ale no wiadomo, nazywany przez wielu jest czarodziejem. No, po prostu tak wygląda. E, Inibus jest takim typowym, starszym magiem, e, arcymagiem, nawet bym powiedział, e, który widać, że szkolił wielu uczniów, e, nie tylko samego Weznana. E, I być może też jest kimś na wzór takiego strażnika. E, i działa od bardzo dawna. Jest jednym z pierwszych magów, który, którzy w ogóle pojawili się w świecie Kingdoma. E, wcale nie możemy wykluczyć takiej opcji. E, chyba jeśli, jak szukałem jakichś informacji tak na szybko o Niwusie, to nie udało mi się znaleźć, ile może mieć lat. E, więc może mieć nawet jeszcze więcej lat niż nam się wydaje, tylko po prostu wiadomo, może zachowywać siłę i fizyczną witalność z racji na swoje ogromne zdolności magiczne. Natomiast teraz przyjrzymy się też pokrótce z drugiej postaci, która jest powiązana w tej teorii. A ten Shih to równie wiekowy, właśnie taki mentor, mistrz, sensei, bo tak jest, tak jest przedstawiany jako taki właśnie mistrz wschodnich sztuk walki. Taki sensei jakiś, tak, tak wygląda jego wygląd, tak jest wzorowany. E, zarówno szat, zarówno ta charakterystyczna broda. E, wydaje się on też mega potężną postacią i też postacią wiekową. E, jego sam opis, to jak był opisywany przez innych, też jest dość interesujący i pozwala go sobie przytoczyć. Mit, legenda, mistrz nad mistrzami i władca wszystkich mocy. Tenż jest uosobieniem połączenia mądrości i mocy. Samo jego istnienie wprawia królestwo w wytrożenie. I nawet nie myśli o tym, nie myśl o tym żeby go zdenerwować. Yy, czyli no też jest uważany za bardzo potężną postać, zarówno pod względem tego, jakim jest mentorem dla innych, jak i pod względem swojej własnej mocy, tak samo jak Nivus jest potężnym magiem, tylko w, w przeciwieństwie do Nivusa, którego widać, że jest magiem, para się magią. Yy, ten si może wyglądać dość niepozornie. E, jako taki bezbronny starzec, ale nie wolno go lekceważyć, bo jest naprawdę potężny. E, natomiast czy Tenshi mógł być uc... nauczycielem Nivusa? Hmm. No właśnie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że mogą być w podobnym wieku. Znaczy, no ten może być troszeczkę nawet i starszy i też może zachowywać sprawność dzięki swojej ogromnej mocy i magii. Natomiast uważam, że obaj są wiekowymi czarodziejami i obaj mogą działać od dawien dawna. Mogą się znać, mogą wiedzieć o swoim istnieniu, natomiast czy jeden uczył drugiego? Jakoś mi się tak nie wydaje. Tak. Może nawet jeden mógł być motywacją dla drugiego, ale czy był tak bezpośrednio jego mistrzem, był bezpośrednio jego mentorem, że. Wspierali się, jeden nauczył drugiego e, posługiwania się magią czy jakichś innych sztuczek. No, no nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. E, I też nam, nie mamy żadnych rzeczy potwierdzających możliwo, możliwość tej teorii, no bo jeśli chodzi o Nivusa e, i jego uczniów, no to to jest potwierdzone, że on e, wezna trenował. I sam Weznan w jakimś fragmencie mówi o tym, że Nivus był jego nauczycielem, był jego mentorem. Eee, że jak mamy jakieś różne powiązania, zazwyczaj jest to opisane w lore lub przedstawione w jakichś katstękach, czy gdzieś indziej. Eee, natomiast w przypadku też jego nie ma żadnych informacji, kto mógł być jego studentem, kto mógł być jego e, uczniem. Eee, być może szkolił jakiś wojowników czy też czarodziei natomiast e, raczej nie szkolił Niwusa, to Niwus właśnie był tym pierwszy, jednym z pierwszych czarodziei, którzy e, sami zaczęli dopiero szkolić, a, a sami posi posiadali swoją wiedzę e, z uczenia się samodzielnie tak? Że myślę, że Niwus tak jak i tężsi mogli być samoukami a sami doszli do swojej potęgi a dopiero potem przekazywali ją e, uczniom, których E, wybierali których przeprowadzali selekcje czy się nadają, czy mają potencjał czy odpowiednio wykorzystają tą magię czy będą pojętnymi uczniami natomiast jeśli chodzi o samą e, o samo to, czy że si był mistrzem NIWUSA, nie, nie wydaje mi się także, no obaliłbym tą teorię uważam, że raczej, e, że raczej nie jest ona prawdziwa e, no ale oczywiście to jest moje zdanie, tak Tutaj podparłem się argumentami niektórymi, że no, na przykład nie ma informacji o uczniach też jego, że obaj są wiekowi, ale ktoś może się nie zgodzić, także no, serdecznie zapraszam do pisania komentarzy, jakie jest Wasze zdanie na temat tej teorii, czy też się, tak jak ja ją obalicie, czy, tak, czy wprzeciw, wręcz przeciwnie, że ją potwierdzicie, podacie jakieś argumenty, kontrargumenty do tych argumentów, które ja podałem. Ja chętnie poczytam takie komentarze, no a przede wszystkim też. Jeśli macie jakieś inne ciekawe teorie, które chcielibyście, żeby zostały omówione, to zachęcam do pisania ich w komentarzach. No bo ta seria akurat działa dzięki Wam, tak? To wydajecie teorie, e, którym ja się z chęcią przyjrzę i nagramy o tym odcinek, przeanalizujemy, czy ma to sens i e, czy argumenty e, są za czy przeciw. Także no w tym odcinku to było na tyle. Ja już tu nie będę przedłużał, także trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć!